Jeszcze niepozorne, ze znikomym przebiegiem, prosto z gdańskiego portu, trafią do pomorskiej policji. Przemalowane i wyposażone w odpowiedni sprzęt, przez najbliższe miesiące będą patrolować okolice Pucka. Litrowy, czterocylindrowy silnik daje stróżom prawa ogromne możliwości. Bez wątpienia przełoży się to na poprawę bezpieczeństwa odwiedzających półwysep turystów. Podczas uroczystego użyczenia maszyn marszałek województwa pomorskiego zobowiązał się w obecności pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, inspektora Zbigniewa Matczaka, przekazać pomorskiemu garnizonowi 100 000 zł na zakup paliwa.